Spotkanie opłatkowe duchowieństwa pod dźwięki alarmów przeciwbombowym 16 grudnia w parafii świętego Michała Archanioła w Malechowie koło Lwowa odbyło się tradycyjne przedświąteczne spotkanie z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. W spotkaniu uczestniczyli księża i siostry zakonne z dekanatu lwowskiego. Msza święta, która rozpoczęła spotkanie, odbywała się w czasie zmasowanego ataku rakietowego Rosjan na terytorium całej Ukrainy. Po mszy świętej duchowni rozważali nad tematem rozpoczęcia Roku Miłosierdzia w Kościele Rzymskokatolickim. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że dziś Ukraina potrzebuje miłości miłosiernej oraz przebaczenia. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia. Czyn, słowo, modlitwa. To jedno zdanie możemy wypełnić treścią, która wytłumaczy nam i wszystkim, co tak naprawdę znaczy być miłosiernym. Treścią tego zdania są zapisane w katechizmie uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała. W pierwszej grupie odnajdujemy wezwanie, aby grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Natomiast druga grupa uczynków tych względem ciała jest równie jasna i konkretna, a mianowicie łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Dzisiaj stają się one dla Kościoła szczególnym wyznaniem, przed jakim jak nigdy dotąd stanęliśmy. Nasze pokolenie znało do tej pory wojnę jedynie z opowiadań i historycznej wiedzy. Dzisiaj natomiast żyjemy pośród wojny i jej skutków. Dlatego potrzeba w nich odnaleźć drogę spełnienia przykazania miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Po konferencji duchowieństwo i siostry wraz z arcybiskupem spotkali się przy wspólnym stole wigilijnym. Obecnie dzielili się opłatkiem, składając wzajemne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i życząc sobie nawzajem jak najszybszego zwycięstwa, jak najszybszego pokoju dla Ukrainy. Będziemy ten biały opłatek, którym będziemy się dzielić, przekazując sobie radość, miłość, pokój i przebaczenie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jest nas dość dużo, więc mówią, żeby już tak bardzo intymnych życzeń sobie nie składać, żeby nie przekazywać sobie też już zarazków.